dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Gość Dnia. Dziś moim rozmówcą jest Pan Filip Rodzik ze Stowarzyszenia Skorpion Polkowice. Witam serdecznie. Dzień dobry bardzo. Panie Filipie, Stowarzyszenie Skorpion Polkowice jest współorganizatorem prezentacji Niepełnosprawni Sprawnym, które odbywają się w tym roku już po raz 9. Wydarzenie to nie tylko forma zabawy i sportu, to także wiele spotkań, prelekcji i ważne przesłanie. Proszę powiedzieć o idei tego wydarzenia. Zaczęliśmy 9 lat temu, teraz już tak jak pani wspomniała, 9. edycja. Chcieliśmy raz, że zmienić, nie, bo zmieniamy na co dzień te bariery architektoniczne wokół nas, chcieliśmy też zmienić te bariery mentalne. I to właśnie taki powstał pomysł, żeby niepełnosprawni zaprezentowali coś pełnosprawnym. I tak to się zaczęło 9 lat temu. Spodobało się, dużo osób przychodziło na nasze zajęcia, także kontynuujemy to nadal i co roku mamy różne pokazy, tak jak dzisiaj jest dzień sportowy, mamy różne pokazy różnych sportów osób z niepełnosprawnością. Dzisiaj akurat będziemy mieć koszykówkę na wózkach i rugby na wózkach. Panie Filipie, patrząc, obserwując dzisiejsze mecze, to co rzuca się od razu w oczy, to przede wszystkim ta siła, która jest w tych ludziach, którzy tutaj dzisiaj są, grają, uczestniczą w tych prezentacjach. To jest przede wszystkim determinacja, odwaga i taka chęć działania. Skąd to się bierze? Ja myślę, że taka determinacja drzemie w każdym, tylko nie każdy ją odkrył. Osoby z niepełnosprawnością muszą ją odkryć, żeby móc dalej funkcjonować w społeczeństwie, więc jeśli jej nie odkryją, to zamykają się w domach i siedzą tam bezczynnie. Także te osoby, które to odkryły w sobie, to działają, uprawiają sport, pracują i nie poddają się. 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym dniu wiele osób, może bardziej niż zwykle, pochyla się nad osobami niepełnosprawnymi. Organizowane są imprezy, wydarzenia dla osób niepełnosprawnych, ale to jest tylko parę dni w roku. A jak na co dzień? Z jakimi niedogodnościami, z jakimi barierami spotykają się osoby niepełnosprawne? I nie chodzi mi tutaj koniecznie tylko o bariery architektoniczne, ale przede wszystkim o te bariery, które są w głowach ludzi. No jest jeszcze sporo tych barier. Jak ja zacząłem być osobą niepełnosprawną w 1999 roku, było ich dużo więcej. Obecnie jest ich dużo mniej, także staramy się je zwalczać. To jest zarówno te architektoniczne, jak i te mentalne. Cały czas właśnie promując sport, promując różne działania osób niepełnosprawnych, robiąc, udogadniając właściwie życie osobom niepełnosprawnym, bo pracujemy też tutaj z Fundacją Eudaimonia, która zajmuje się na przykład asystenturą czy trenerem pracy, aktywności, które dzięki takim osobom mogą te osoby będące bierne wyjść z domu, zacząć normalnie żyć. Także jest wiele takich działań, które robimy. Między innymi też ogólnopolski portal sportu osób niepełnosprawnych, sport-on.info, który działa już od właściwie 7 lat. Także wiele rzeczy, które robimy. Panie Filipie, teraz chciałabym się skupić konkretnie na Panu, bo dużo czytałam o Pana licznych sukcesach sportowych, które trudno tutaj teraz wymienić, ale oprócz sukcesów sportowych skończył Pan studia na 2 kierunkach na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył Pan kurs instruktora strzelectwa, kurs na uprawnienia sędziowskie. Oprócz tego działa Pan bardzo aktywnie, jeśli chodzi tutaj w sferze społecznej. Więc ja mam pytanie, Panie Filipie, jak to Pan robi, że Panu się chce tyle rzeczy robić? Wie Pani, to ja od małego właściwie musiałem borykać się z różnymi trudnościami, to jeśli chodzi o zdrowie i od małego chodziłem na rehabilitację, na basen, trenowałem 2 razy dziennie po 2 godziny na basenie, pływałem bardzo dużo, całą podstawówkę i no jakby to ukształtowało całe moje przyszłe życie i później sam szukałem aktywności i jakiejś takiej możliwości spełnienia się. Poza tym sam jestem osobą bardzo aktywną i lubiącą wyzwania, także staram się, nie poddaję się. A na koniec chciałam Pana zapytać o motto życiowe.
Ja myślę, że to takie dwa motta. Jedno to, aby sięgać w gwiazdy, bo nawet jeśli się nie uda, to tak daleko zajdziemy. A drugie takie, no wiadomo, żeby korzystać z dnia i nie poddawać się. No. I tymi ważnymi słowami kończymy dzisiejszy program. Przypomnę, moim gościem był pan Filip Rodzik. Ja nazywam się Daria Jęczmionka, a państwo oglądali Gościa Dnia. Dziękuję i zapraszam za tydzień.